w poprzednim odcinku. Ej, tam chyba jest. Chyba tam widzę. Koń! Omegy! Chodźmy to zobaczyć, chyba nic się nie stanie. Ale bądźmy i tak ostrożne. Może zejdźmy z koni? Może no, zejdźmy. One nie uciekną. Czy tam jest koń podobny do butterfly? O Jezu. Widać w nim naprawdę duże podobieństwo. Ale jest taki bardzo zarośnięty. I ma... Ej, no nie. I... Nie, może nie podchodźmy do tych koni. Spróbujmy znaleźć jakąś wioskę czy coś. Postanowiłyśmy poszukać właściciela tych koni lub po prostu jakiejś wioski. Ponieważ podchodzenie do nich jest totalnie bez sensu. Nie wiemy, jakie one są i jak mogą na to zareagować. A więc ta kraina nie jest jakoś... nie wygląda na jakąś opuszczoną, tylko bardziej zamieszkaną przez dzikie konie. Jest tutaj dużo koni, które są po prostu podobne budową do butterfly'a. Są tutaj różne maści i może ta wioska, czy co to jest, będzie miało związek z dzikim po prostu butterfly'em, którego znaleźliśmy. Może butterfly stąd uciekł. Ej, tam chyba widać budynek? Możliwe, że znajdziemy tam pierwszego człowieka. Hej, stać! Kim ty jesteś? Ja tutaj mieszkam. A wy co tutaj robicie? Przyjechaliśmy tutaj w teren pozwiedzać. Jak znaleźliście drogę do mojego lasu? Zauważyliśmy most i przeszliśmy przez niego. Byłyśmy bardzo ciekawe, co tutaj jest. O nie! Stało się to najgorsze, o czym myślałem. Człowieki zbudowali most do mojej posiadłości. Nie powinniśmy tutaj być? No jeśli już tutaj przyszłyście, to może wam trochę opowiem. Jesteśmy bardzo ciekawe tego miejsca i... Co to za rasa koni? Ogólnie, ostatnio uciekł mi jeden z moich koni. Była to klacz o imieniu Sally. A jak dokładniej wyglądała? Była ona tej samej rasy, co wszędzie wokół są te konie. Była maści biało-brązowej. Chyba wiemy, jaki to jest koń i możemy panu o tym opowiedzieć. Może odstawcie konie na razie do mojej stajni. Dobrze. Chodźcie za mną. Ogólnie nie musicie bać się. Powiedziałbym, że musicie bać się tego lasu. Jest on wypełniony pięknymi zwierzętami, lecz też bardzo niebezpiecznymi. Ale przy mnie nie musicie się niczego bać. Chcemy panu powiedzieć o tym koniu. Znaleźliśmy go około ponad pół roku temu w lesie Złotych Liści, w Dolinie Złotych Wzgórz. I teraz... leżał on tam po prostu, przestraszył się nas na początku. Zadzwoniliśmy po weterynarza i po prostu się nim zaopiekowaliśmy. Jest teraz ogólnie u nas w stajni i Cora jest jego takim właśnie właścicielem, coś w tym stylu, ale jeśli pan będzie chciał, to możemy oddać panu tego konia. Oj! Bo właśnie około pół roku temu uciekł mi koń, podobny do waszych opowieści. Słuchajcie, możecie go sobie zatrzymać, o ile będzie miał on bardzo dobre warunki życia. Ponieważ jak widzicie, mam tutaj pełno koni takiej rasy i szczerze, Sally nie uciekłaby w złe miejsce. Jakby jej się tam nie podobało, po prostu rozniosłaby całą stajnię.
A jak to u was tam wygląda? No mamy dużą stajnię, na noc jest zamykana w boksie i kiedy po prostu i w dzień po prostu jest wypuszczana na ogromną łąkę, gdzie nie ma płotów ani innych tego typu rzeczy. Kora myślę, że dobrze sobie radzi z pracą z ziemi, z nią. Nauczyła ją dużo takich sztuczek. Mogę ogólnie opowiedzieć, jak się nią opiekuję, ponieważ też właśnie tutaj tam opowiedziałam mniej więcej, jak to wygląda. Mogę opowiedzieć w szczegółach, jeżeli pan sobie tego życzy. Bardzo dobrze, że nie macie ogrodzonych padoków, ponieważ konie tej razy nie mogą być w zamknięciu. Muszą być praktycznie połowę dnia na wolności, ponieważ to jest ich naturalne środowisko i nie ma możliwości, żeby uciekły. Jak już jakiś koń przywiąże się do jednej osoby, to nie ma możliwości, żeby uciekł, jeśli jest mu tam dobrze. Butterfly w początku w sumie nie uciekała za bardzo, ale próbowała, bo na początku wypuszczaliśmy ją na ogrodzony padok, aby zobaczyć, czy nie ucieka, czy cokolwiek. No i kilka razy próbowała wyskoczyć, ale obecnie już wypuszczamy ją na łąkę. No to dobrze. Jak widzicie, tutaj mamy klacz w imieniu Mercy. Na ten moment wykorzystujemy jej do zazrebiania. Ale może idźmy dalej. Ten koń jest bardzo podobny do Butterfly. No. No to już wszystko jasne. Zgarnęłyście mojego konia. Ale jak już mówiłem, jeśli jest w dobrych warunkach i po prostu będziecie mi to przesywać i udowodniać, możecie go zatrzymać. Ale ten oto źrebaczek, ponieważ nie jest on jeszcze dużym koniem, nazywa się Salmonel. Jest on źrebakiem Sali. Po waszym języku Butterfly. To nie zmienia niczego, że został sam bez matki? Nie! Nie jest on aż taki młody. A zna pan już może powód, dlaczego tak zrobiła? Nie mam pojęcia, dlaczego tak zrobiła, ale mogło być to spowodowane jedną w sumie rzeczą. Ostatnio miasteczko obok wprowadziła się trochę nieodpowiednia rodzina. I w Sylwestra zaczęli bardzo dużo fajerwerek wybuchać. I niestety to był najgorszy koszmar Sali. I od tego czasu już jej nie zobaczyłem. Tutaj podchodzi już do mnie mój ulubiony koń. Jest on bardzo do mnie przywiązany. I szczerze, jakby on ode mnie uciekł, nie wiem co bym zrobił. Jest on matką Sali, czyli Butterfly. Jest on moim zdaniem bardzo podobny, ale nie wiem, co bym zrobił, gdyby ona by uciekła. Przechodzimy dalej. Tutaj mamy siostrę Sali, jak i matkę z Sycylii. Sycylia to był koń, który przed chwilą omawiałem. Jest ona też bardzo przyjazna i bardzo lubi pieszczoty. Możecie się z nią chwilę pobawić. Idziemy dalej. Tutaj mamy właśnie taką zastępczą matkę, gdzie wcześniej opiekowała się właśnie nim źrebakiem Butterfly'a, jak i Sali. Właśnie jest tutaj kochana moja klacz o imieniu Ricky z nowym źrebakiem. Niestety jego matka zdechła od razu po ciąży. No, była to bardzo przykra informacja dla mnie. No, ale w sumie tutaj też jest bezpieczna, jak i szczęśliwa. Jak już tutaj jesteśmy, opowiem wam trochę o Sali. Butterfly. Niestety nie miała za przyjemnego dzieciństwa, ponieważ pozostała porzucona przez Sycylię. Sycylia nie mogła sobie uświadomić, że jest to jej źrebak, dlatego po prostu ją porzuciła. Ale moja klacz Ricky bardzo dobrze się ją zajęła. I w sumie, jak już jesteśmy przy tym temacie,
Mam tutaj kilka zdjęć z sali w dzieciństwie. Chcielibyście może je zobaczyć? Jasne. Oczywiście. Okej. Ojej, jak ona była słodka. Boże. No, była ona bardzo uroczym źrebakiem. Możemy przejść do bardziej mrocznejszego działu lasu. Jest on po drugiej stronie. O! I co do sali? Była ona najbardziej pieszczotliwym źrebakiem, którego poznałem. Po prostu uwielbiała, jak ktoś ją misiał, głaskał i wszystko. Teraz bez gwałtownych ruchów nie ruszać się! Przechodzą tutaj moje prywatne jelenie! Ani ruchu! Mogą was zaatakować! Chyba, że się nie ruszycie! Proszę przejść, Alicja i Alic! Dobrze, możecie już do mnie przyjść. Jesteście bezpieczne. Tutaj przechodzimy obok drzewa starego Albahama. Uważajcie na te trawy, ponieważ są one trochę niebezpieczne i trochę parzą w palce. Ale jeśli na nie nie nadepniecie za bardzo, to nic się nie stanie. Na szczęście jest ono tylko wokół drzewa. Możemy iść dalej. Okej, jesteśmy już w drugiej części lasu. Już możecie zauważyć kolejnego konia tym razem o imieniu Blue. Jest on bardzo miły, więc nie macie się czego obawiać. Tutaj mamy kolejną klacz o imieniu Willow. Jest ona dość starym koniem, zwanym szamanistką. Jak już mówiłem, jest ona szamanistką i lepiej jej nie przeszkadzać. Idźmy dalej. Dobra, jak widzicie, jest tutaj kolejny koń. Bardziej klacz o imieniu Wendy. I jakoś, jak widać, jest ona bardzo pieszczotkowa. To trzeba na nią uważać, bo czasami może trochę przesadzić. Ale oczywiście w ramach zabawy. Nigdy nic nie robi specjalnie. Lubi się bardzo tarzać. Praktycznie robi to 24 na dobę. Bo tak ją zaprogramowało nasze kochane Star Stable. Jak widać, Willow się tam położyła. Jej syn, czyli tamten, jak widać, ma to po matce. Tylko trochę bardziej. Bo on się woli tarzać. Już wracamy, tak? Chyba. Tak, wracamy. Jesteśmy już prawie na wejściu do stajni. Ale została tu moja kochana klat Juniper. Jak widzicie, jest ona bardzo ładna. Mógłbym powiedzieć, że najładniejsza z mojego stada. Dobra, zostały nam już ostatnie z moich koni. Jest to ogier. Toż w sumie chyba jedyny ogier? A nie, mamy dwa ogiery. Zapomniałem. Dobro. Jak widzicie, ma on nutkę takiej bardziej magiczności w sumie. Ponieważ ma on odcień niebieski, jak i Willow i inne konie. Niektóre. W sumie to, że jest ogierem, nie wyklucza mu tego, że też bardzo lubi pieszczoty. Możecie go pogłaskać. Jeśli chcecie. Jak się nazywa? Nazywa się Arachman. Okej, już wracamy w stronę wyjścia. I jest to mój ostatni koń. Nazywa się on Rockford. I jest on drugim ogierem. W sumie chyba jest jedynym koniem tej maści, jak ją mam. Okej,
możemy już wracać. To ja już w sumie będę się z wami żegnał, ale dziękuję, że mnie odwiedziłyśmy. Odwiedziłyście. W sumie rzadko kiedy ktoś mnie tu odwiedza, ponieważ mieszkam na wielkim odludziu, ale mam nadzieję, że zajmiecie się moją sali. Butterfly. Może być Butterfly. Ciężko mi się do tego przyzwyczaić. Dobrze, to do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Dzięki, że odwiedziliście. Pa. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że mnie jeszcze odwiedzicie. Musicie już jechać? Tak, tak. Nie wracaj. Dobra, uciekamy. Pa, pa. Ogólnie jest już następny dzień i jak widać wracamy do domu naszego. I ogólnie Kora, jak się czujesz z tym, że tak jakby masz taką wielką historię powiązaną z Butterfly? Dziwnie. Naprawdę nadal nie mogę otrząsnąć się z tego, co tam się wydarzyło. I naprawdę nie wiedziałam, że to tak wygląda wszystko. Okej, więc to by był już koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał, ponieważ naprawdę długo pracowaliśmy nad tymi trzema filmami. I jeśli jeszcze tego nie wiedzieliście, to to był właśnie specjał na 300 tysięcy. Za 300 subów i serio, dziękuję, bo nie wiedziałam, że aż tak dużo osiągnę w tym kanale. Nie wiem, czy będzie fajny moment. Dobra, pa pa! Będzie! Też pan, pani... Źle pojechaliśmy. Nie. Znowu. Pogi najpierw nagraj, jak idziesz tak. Kurde, bo przycięłaś te nogi. No się nie da. Okazało się, że w ogóle będziemy jeździć... Nazywa się... Arachman. Arab, kurde. Nie przezywaj go! Milena! No Milena! Fiara! No czyść ją! Dobra, to ty Kalina czyść. Dobra, czekaj. Telefon mi się rozładował. Pierwszego człowieka. Lamusa. Mieszka w opuszczonym lesie. Czekaj!